Hej, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. To już prawie końcówka, jest poniedziałek i zaraz kończymy Vlogmas, to tak szybko zleciało. Jeżeli tam jest z tyłu bałagan, albo ja nie wyglądam jakoś zbyt pięknie, znaczy ostatnio, zresztą i tak już jest lepiej, ale... Słuchajcie, jesteśmy po mocno imprezowym weekendzie, jak pewnie mogliście stwierdzić po poprzednich vlogach, więc ani my, ani nasz dom nie wygląda jakoś bardzo kwitnąco. Dzisiaj będzie dzień, przepraszam, sprzątania i załatwiania różnych spraw. I słuchajcie, pogoda jest tragiczna, normalnie leje deszcz, ale także aż w szyby wali. Słychać jakieś takie podmuchy wiatru, w ogóle no jest okropna pogoda, jak nie wiem, na Halloween, a nie na gwiazdkę. Więc postanowiłam nie niszczyć swoich lepszych butów i założyłam fantery, które są najlepsze na taką okazję. Do tego mam jeansy, rurki, one są z Diesla, mój sweter z H&M i słuchajcie, kurtka, którą kupiłam chyba rok temu, pod koniec wakacji, nosiłam ją jesienią i totalnie o niej zapomniałam. Dzisiaj chciałam coś takiego lekkiego, bo będę załatwiać różne sprawy i wiecie, będzie mi potem gorąco na poczcie, czy gdzieś chciałam taką lżejszą kurtkę, o kurde, co w kocie. I to jest kurtka z H&M, ona ma taki misiek tutaj i chyba założę sobie jeszcze tylko szalik. Do tego mam torebeczkę i tak, taki jest mój outfit i zabieram Was dzisiaj z nami. Zobaczcie, jaka jest pogoda obrzydliwa, kleje. Masakra, ja spędziłam właśnie jakieś 40 minut na poczcie, bo miałam awizo na paczkę, która okazało się, że jej nie ma. Więc super, ale odebrałam od Was ze skrytki. Mam tutaj pełno kartek świątecznych. Tutaj jedna jest bez koperty. Od Oli. Wracaj do zdrowia jak najszybciej, bardzo lubię oglądać Twoje vlogi, nawet te długie. Dziękuję. O, tu jeszcze jest jedna bez koperty. Dla Weroniki i Tomka, wesołych świąt. Dzięki. A słuchajcie, Tomek kazał Wam powiedzieć, ktoś pod którymś vlogiem napisał, żeby... O ja, jest vlog Lola. Na razie tych w kopertach nie będę rozpakowywać, bo tu jedną ręką będzie ciężko. Ale Tomek kazał Wam podziękować, bo pod jednym z vlogów ktoś polecił mu pizzę mrożoną z Biedronki. Jak ona się nazywa? Papa? Papa? Jak to było? Nie Papa Lolo. Kurczę! Jak to się nazywało? Kurde, zapomniałam. Normalnie mam jakąś dziurę dzisiaj w myśleniu. No i tyle Wam... Taką Papa Pedro. Papa Pedro. O. I to jest jakaś taka na grubym cieście z salami. Słuchajcie, ona smakuje jak, no, oczywiście nie identycznie, ale bardzo podobnie jak ta pizza z Pizzy Hut. Jak ją wczoraj odgrzałam i położyłam na talerzu, to jakby mi ktoś dał w pizzerii, to bym wierzyła, że to normalna pizza, pyszna. A drugą kupiliśmy taką, jak są w lodówkach, te takie nie mrożone, tylko takie do odgrzania tam na 3 minuty, serową i była obrzydliwa. Po prostu miała tonę sera, ale takiego tłustego, niedobrego i masakra, ale tamta była pyszna i pewnie jeszcze sobie Tomasz dokupi więcej pudełek. No. A! Jak widzicie, jeszcze mam śniaka, ale już jest prawie równo chyba. Tu jeszcze mam mały wóz, także no widzicie. Po prostu oczywiście korki znowu w Łodzi. Jedzie się tragicznie. Pogoda jest okropna. My jesteśmy mega zmelanżowani. Tomasz jest niewyspany i marudzi mi tutaj, jeszcze się przeziębił. Ok, jestem już w domu i postanowiłam, że otworzę listy, które od Was dostałam, kartki. I tutaj taka pierwsza piękna kartka z sobą. I Kasia tutaj pisze, kiedy zobaczyłam Cię taką puchniętą i smutną w poniedziałek na YouTube, to zrobiło mi się strasznie smutno i pomyślałam, że mój mały prezent poprawi Ci humor. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia, wesołych świąt i szampańskiego Sylwestra. Wydełka prosto z Paryża. Zobaczcie, jakie ładne. I akurat super takie małe mydełka. Ja w kuchni używam takich małych mydełek do rąk i pachną tak lawendowo, cytrynowo, pewnie każde jest inne. Dziękuję Ci, kochana. To bardzo takie wspaniałomyślne z Twojej strony. I że o mnie pomyślałaś, kartka z sobą jest przepiękna. Teraz tutaj mam nóż.
Ach, jeszcze tu Wam pokazywałam dwie kartki. Ola i Aneta. Widzicie, co pokazuję. Dziękuję Wam bardzo. No i teraz tutaj są listy. Sylwia z Gniezna. Wesołych świąt. O, droga Weroniko i Tomku, dziękujemy za życzenia. Tu jest jeszcze list. O, dziękuję Ci, kochana. Nie będę tutaj czytać wszystkiego, ale dziękuję Ci. To bardzo miłe, co napisałaś. Dziękuję Ci bardzo za Twój list. Następna kartka, nie wiadomo skąd jest, a gdzie mamy nóż? Oj, nieładnie. Monika, dużo zdrówka dla Ciebie i Twoich bliskich. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że vlog Lola. I szczerze, Lola właśnie, zastanawiałam się, czy Ty masz na imię Lola czy Ola. Ale już widzę teraz, że Ola. Zaraz zobaczymy. Jaka fajna. Ojaj, tygrys. Uwielbiam kukusa płatka. Jaka ładna. Przepiękna ta kartka. Wow, dziękuję Ci, kochana. Buziaki. W ogóle Lola ma kanał na YouTubie. Jeżeli go jeszcze nie znacie, to podlinkuję Wam na dole, bo jest po prostu świetna. Uwielbiam jej filmy, naprawdę. Tu jest Joanna z... Z Niemiec. Wiecie, że ja niemieckiego nie znam, więc nie będę tu nawet się siliła na to, żeby przeczytać. O, jesteś lekarzem. Twoje pierwsze święto za granicą. To wszystkiego dobrego i wesołych świąt Ci życzę. Żeby były przyjemne te święta poza domem. Mimo wszystko. Dziękuję Ci bardzo. A tu jest jakiś grubszy list. O, wow, zobaczcie. Ale czat. O, coś zrobiłam. Ach, bo to było. Weroniko i Tomku, by nadchodzące święta były czasem spokoju, miłości, a nowy rok okazał się czasem kreatywnych działań, dobrych decyzji i spełnienia. Wicka Kasia Z. Dziękuję Ci. Ciekawa jestem, czy sama zrobiłaś tą kartkę. Jest piękna z guzików. Bardzo mi się podoba Honika. Teraz mamy... Nie ma adresu, nie wiem od kogo. Przepraszam Was, ale coś chyba mnie lekko rozkłada, jakieś przeziębienie. Wesołych świąt. Tomkowi pizzy pod choinką. Katarzyna, Siedlce. Dziękuję pięknie. Piękne życzenie i piękna kartka. Też się zastanawiam, czy może sama ją robiłaś. Bardzo ładna. O, a tutaj znowu kartka z zagranicy od... Nie wiem, zaraz zobaczymy. Z Mikołajem. Och, i tu jest jeszcze list. Widzę, że bardzo długi. Więc przeczytam go później, ale... Chciałam... Kasia! Ale nie mogę tutaj na razie doczytać... Kasia. No w każdym razie dziękuję Ci pięknie za kartkę. List zaraz przeczytam. I tu jeszcze jest jedna jakaś gruba kartka od Iwony z Zielonej Góry. I
koperta tu też jest tak ładnie zaklejona bałwankami. O, i kolejna. A skąd wybierzecie w ogóle takie fajne kartki? Super. O, i też długie życzenie. Iwona z Zielonej Góry. Gdyby umiała narysować słonia, to pewnie bym to zrobiła. Dziękuję, kochana. Dziękuję, kartka jest piękna i piękne życzenie. Dziękuję Ci bardzo. I czy to już jest ostatnia rzecz? Tak. Joanna. I znowu nie mogę przeczytać skąd. Z Gidle. Przepraszam, jeżeli coś przekręciłam. Renifer życzy. Oj, tu też dłuższe życzenia. Asia z Łodzi. Coś tu jest albo inaczej napisane, albo źle to przeczytałam. No w każdym razie dziękuję Ci bardzo za słuchajcie, masakra. Dziękuję Ci bardzo za życzenia. I za Renifera. I za przepiękną kartkę. I w ogóle dziękuję Wam wszystkim, że pamiętałyście o mnie i tyle miłości i życzeń i wszystkiego. Jestem naprawdę wzruszona, jak dzisiaj wyjęłam to wszystko ze skrytki, to sobie myślę, wow. Także dziękuję wszystkim, którzy do mnie napisali. Chciałam Wam właśnie w tym vlogu za wszystko podziękować i pokazać kartki. Jak widzicie, już naprawdę tracę głos. Wybaczcie, że dzisiejszy vlog będzie taki krótki i niezbyt ciekawy, ale jak się domyślacie, idą święta i sprzątanie, zakupy i takie mało ciekawe rzeczy i raczej nic dzisiaj ciekawego się nie będzie działo, bo taki dzień no, na ogarnianie tak zwany. Także wybaczcie, że dzisiaj był taki vlog, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę, że jutro będzie lepiej. Także ja już uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło.